Witam serdecznie w 9 odcinku Poznaj Prośniaka. Naszym dzisiejszym gościem jest Michał Rogacki. Siema Michał. Siemanko wszystkim. Standardowo witam. Zaczniemy od kariery zawodniczej, piłkarskiej. Powiedz, gdzie to się zaczęło, jak to wyglądało, kto cię nauczył grać w piłkę i tak dalej. No powiem szczerze, od najmłodszych lat pociąg do piłki był. No zaczynaliśmy w szkole podstawowej. Tam naszym WF-istą był Roman Zatkiewicz, który tam nam tak ogólnie w klasie mieliśmy samych chłopaków praktycznie i nas dobrze prowadził pod względem piłkarskim, można powiedzieć, nie? Tam w powiecie, w wieku tam w szóstej klasie, tam zdobywaliśmy puchary tutaj na skalę powiatu. Zawsze było tam, wiesz, jakieś tam osiągnięcia. Później tam w gimnazjum też były jakieś tam wyniki. No i potem zaczęło się w Prośni o juniorach po prostu. Kiedyś była juniory. Prowadził Leopold Tołstołucki, no po prostu, nie jako tam młodzików po prostu Prosny kiedyś były, nie? A potem o 16 lat po prostu Prosna i tak się ciągło po prostu w Prośnie. Całe życie w Prośnie. I cały czas jest, nie? Ogólnie. Nie? Przejdziemy do pozycji, ale to warto jeszcze wspomnieć, że jesteście pierwszą drużyną w historii, która wygrała ferię z życiem, tak? Pierwszą edycję. Tak, tak, tak. Jak na tak bo małą nie, szkołę, to faktycznie duży sukces. W 98 roku to było, no nas było sześciu w klasie i sześciu grało po prostu. Był jeden na zmianę, tylko z młodszego rocznika, Grzegorz, a tak to wszyscy musieli grać po prostu, nie? Tak się ułożyło, że każdy akurat coś tam z piłką miał związane, coś był, nie? Okej. Okay. A pamiętasz cały skład, który grał wtedy, tak z ciekawości? No. No, bo było nas w sześciu w klasie metrów chłopaków było, nie? To pamiętam. No, to był, na bramce był Mikołajczyk, Marek, to tam z Brudzewka. Potem w polu grał Małecki, Raczyk i ja. I jeszcze był Niciejewski i Szablewski. O, to byli wszyscy. I Grzegorz Nawrocki jeszcze grał. Grzegorz. Młodszy rocznik to był akurat, nie? Rozumiem. I sukcesy były. Dobra, przechodzimy do pozycji. Na jakiej pozycji grałeś? Od samego juniora do teraz pozycja się zmieniała, czy zawsze była ta sama? Nie no, ogólnie zazwyczaj to był pomocnik. W juniorach grałem to był pomocnik, napastnik. Potem w seniorach grałem na skrzydełku, na prawym. Jako napastnik, no bardziej do przodu przede wszystkim tam. Albo rozgrywałem piłeczkę, no różnie było, nie? Okay. No potem zawrotka byłem chyba pomocnikiem. No i tak po prostu... Później miałem pauzę. Głównie pomoc i do ofensywa, tak? Do strzelania bramek. Tak, okej. Okay. Numer na koszulce. Jaki masz? Czy ma dla ciebie znaczenie, czy nie ma? Jak, nie mam przywiązania do numeru, nie? Grałem w 9, 10, 8, 11, jak kilka nie było. Teraz 26, miałem, nie wiem, 18 chyba jakiś czas, nie wiem, już tak. Nie ma znaczenia dla mnie. Nie ma żadnego znaczenia. Dobra. Moje ulubione pytanie. Waga i wzrost, kolego, optymalna i aktualna? No wzrost mam 1,80 m, a waga teraz mam 100, nie? A dalej, a optymalna, wymarzona waga to? Wymarzona tak 93 kilo, tak. Tak dla mnie po prostu. No, okej. Okay. Nie mogę być po prostu dobrze zbudowany. Oczywiście. Nie chcę być po prostu gęsią wyścigową. Jak to rozumiem, że teraz zaczepiasz gestapa, tak? Nie. Dobra, pseudonim. No, Rogaś tak przede wszystkim tak było, nie? Zawsze, od zawsze taki od był inny. Nie od małego tak zawsze było, no. Zawsze Rogaś. Od nazwiska. Po prostu, no. Okej. Okay. Ulubiony klub w Polsce? W Polsce Lech Poznań. Rosna, no i za młodego był Widzew Łódź jeszcze. O. Jak jeszcze dużo szło, za tak po prostu. Miałem kuzyna z Łodzi, dlatego tam po prostu byłem parę razy i to coś tam mi zaszczepił z tym Widzewem, nie? Tak. Okay. No to fajnie, że akurat ktoś inny ma spojrzenie niż tylko Lech i Rosna, super. Ulubiony klub na świecie, widać, sir, ale możesz powiedzieć coś więcej. Barcelona po prostu, od małego, nie? Za czasów Rivaldo, Klajferta, a ogólnie moim najlepszym zawodnikiem jest Xavi według mnie, nie? Przegląd pola, wszystko to jest fenomen dla mnie, nie? Czyli wyprzedziłeś już kolejne pytania ulubionego piłkarza, ale czy zawsze był Xavi, czy był ktoś wcześniej, czy ktoś inny? No nie wiem. Wcześniej może był jeszcze
Gennaro Gattuso lub jeszcze był Mark Overmars jeszcze grał. Tak, no, Kleifert. No i nikt więcej. Del Piero jeszcze czasami, jak tam na Juventus, włoska liga, seriala, nie? A koszulkę kogo on dostałeś na, nie wiem, na urodziny, pierwszą komunię, czy coś takiego? Miałem koszulkę Del Piero i Rivaldo właśnie, nie? Okay. To Rivaldo z Barceloną, a Del Piero tak tam po prostu Juventusowi szło. Tak po prostu w klasie tak osób dużo miało i pod tym względem, nie? Za młodego. Wymarzona jedenastka. Zacznij od ustawienia, a później już kolejna pozycja. Jak byś to widział? 4-5-1. 4-5-1. Okej, okay, dawaj. No w bramce Łukasz, ale drugim bramkarzem byłbyś ty. Od razu ci mogę powiedzieć. Ambicja i wszystko to jest super. Potem prawa pomoc dałbym Adamkiewicza Przemysława. Prawa pomoc? Waleczny. Obrona najpierw może? Obrona. Aha, prawa obrona, Przemysław. Prawa obrona, Adamkiewicz. W środek dałbym Galanta i Latańskiego Andrzeja. Tak. Na lewej dałbym Damiana Drążka. W środku dałbym cofniętego Gestapa. Nie, przepraszam. Cofniętego dałbym Huberta Szczykałę. Na prawej pomocy dałbym właśnie Gestapa. Na lewej dałbym Bombę. A ja z Hirkiem podczepiony defensywny, pomocny po prostu. A na szpicy dałbym Romana Wroteckiego akurat. O, według mnie to jest najlepszy zawodnik, jaki tam grał po prostu w Krośnie, nie? Kiedykolwiek. Super, tak, ty jesteś akurat zawodnikiem jednym ze starszych w drużynie, także miałeś tą możliwość oglądania różnych zawodników z różnych epok, także faktycznie fajnie, że teraz pojawił się ktoś inny niż na przykład tylko Rybasz i Szymon i tak dalej. Fajnie, super. Szymon też jest akurat, jeszcze z Gestapem by walczyli, tak samo Bomba walczyłby z tym, z Peresem na przykład, nie? Bo to jest porównywalni są zawodnicy, nie? To tak potem ciężko tak stwierdzić. Dany dzień, zależy jak tam chłopaki po weekendzie są, bo to jest jednak trochę niższe ligi, to wiadomo, nie? Że to tak nie jest ułożone, nie? Dobra, kto był kapitanem w twojej drużynie? Hieronim. Okej. Okay. Rzuty karne. No to ja bym dał Romana Wroteckiego akurat. Okej. Okay. Prawa, lewa noga, rzuty wolne? Prawa noga dałbym Hirka lub Gestapa, a lewa noga dałbym Bombę lub aby Perez był po prostu, nie? Okej. Okay. Dobra. Chociaż Damian Drążek też również by mógł podejść z dystansu cokolwiek. A ty nie czujesz się na dystans, na uderzenie z rzutu wolnego? Zostawiłbym to imię, a w polu karnym robię zamęt. Okej, okay, dobra. Czy zdarzyło ci się dostać czerwoną kartkę? Jeśli tak, to w jakich okolicznościach? W młodości dostawałem czerwone kartki po prostu. Jakąś tam nadmiar energii. Ogólnie ja nigdy jako zawodnik nie kłóciłem się z sędziami po prostu. I nie kłócę się z sędzią po prostu. Decyzję biorę do siebie, nie dyskutuję. Nie ma takiej sytuacji. Ale po prostu czasami z zawodnikami coś takiego, albo czasami jest w obronie kogoś. O, to jest zazwyczaj, bo agresja. No to tak jest po prostu. Jesteś największy, więc musisz obronić tych młodszych, słabszych kolegów. Tak. Okej. Okay. A pamiętasz, czy dużo było tych kartek czerwonych, czy jednak tak raczej rzadko się zdarzały? Nie, tam potrafił. Jedna na dwa sezony tak średnio. Okej, okay, dobra. Tak czerwony. Czy pamiętasz swój pierwszy mecz i pierwszą bramkę w Proście? Nie pamiętam. Na pewno to było pewne na lotnisku jeszcze. I bramkę jak wchodziłem ze zmiany po prostu to było. Wchodziłem, to była za Wróblewskiego chyba, Jacka, jak się nie mylę. Była tam bramka strzelona. Jeszcze wtedy to była... Nie pamiętam dokładnie. Nie pamiętam z kim graliśmy. Ale na lotnisku bynajmniej. Na lotnisku było. Czy któryś mecz w karierze szczególnie zapadł ci w pamięć? Pamięć w karierze. No chyba nie, po prostu jakieś tam były czasami incydenty jakieś pod tym względem, ale to nie ma co się chwalić po prostu, nie? Takich rozumiesz. Nie rozumiem. Medialnych, żeby mówić, że... No bo to było przede wszystkim, nie? Bo
Na meczach Krosny zawsze było... O, można powiedzieć, że jak było otwarcie tutaj przy Marii Konopnickiej, teraz tutaj jak graliśmy w Choczu, to była atmosfera, że tu chłopaki racami, coś te sprawy. To było miło dla piłkarzy po prostu, że tam było grono kibiców, coś tam i pod tym względem, nie? Okej, okay. Ale taki mecz, że strzeliłeś na przykład dwie bramki i asystę zaliczyłeś, taki mecz, który pamiętasz, że wow, zagrałem super. To kiedyś... Kiedyś było, że strzeliłem 3 bramki we Wierzbnie, przegrywaliśmy 2-0, miałem zcięcie standardowo z Andrzejem Latańskim, że nic nie robimy z przodu, no i potem strzeliłem hat-tricka, nie? To też tak było, że to było kilka takich sytuacji, nie? Ale to... I ten mecz wygraliście wtedy 3-2? 3-2 wygraliśmy, no. O kurczę, wtedy. To potem Andrzej oczywiście zrehabilitował się za swoje słowa, czy nie? No, potrafił przeprosić. Andrzej był akurat takim, że potrafił skrytykować, ale też powiedział dobre słowo zawsze, nie? Okay. Można powiedzieć. Dobra, możesz ściągnąć do Prosny jednego zawodnika, z którym lub przeciwko któremu grałeś. Kto by to był? Był taki zawodnik Piotrek, nie pamiętam nazwiska. Grał z nami w Prośnie na lotnisku, jeszcze on był z Monaru, grał w trzeciej Bundeslidze swojego czasu. Piotrek i Paweł. Oni grali z nami pół roku, rok i robił potężną różnicę w grze naszej po prostu, nie? Potrafił przedryblować, uderzyć z dystansu, fenomenalny zawodnik, jak na B, czy A klasę, czy okręgową, tutaj to był ponadprzeciętny, nie? Pamiętasz no jeszcze, ogólnie tutaj, jak miał osiągnąć, bo kiedyś była polityka w Prośnie, że grali sami zawodnicy z gminy Chocz, to bym ściągnął Dawida Bliskiego, bo też Dawida Bliskiego. Okej. Okay. A powiedz mi, ten Paweł czy Piotr grał na jakiej pozycji? Ten chłopak z Monaru wtedy? Napastnik był. Okej, okay, dobra. Napastnik pomocy by grał. Dobra, no to przechodzimy dalej. Jako że grasz podwieszonego napastnika albo gdzieś tam w pomocy, masz możliwość strzelania bramek. Masz jakąś ulubioną cieszynkę? Czy robiłeś kiedyś cieszynkę, czy raczej nie celebrujesz jakoś szczególnie bramek? Nie, po prostu, nie. Może ręka do góry, może, no tylko tak po prostu, to jest tak odruch chwili i po prostu zimna głowa i gramy dalej po prostu. Oczywiście. Po prostu. Czy przydarzyła ci się jakaś kontuzja? To wiemy, że przydarzyła się, ale wcześniej jakaś aktualna, powiedz nam coś o tym, co teraz się z tobą dzieje może. Wcześniej miałem skręconą nogę, bo też z tym walczyłem z pół roku. A teraz od 2016 roku miałem zerwane wiązadła, uszkodzoną łękotkę i dziurę w kości. Nie? I przeszedłem teraz trzecią operację i teraz mam rehabilitację, kończę rehabilitację i zobaczymy, co będzie dalej. I jak się ciężkie 2 lata pod względem fizycznym po prostu, nie? Bo tak aktywności słabo, nie? Z aktywnością. Nie? I nie pojawia się w głowie pytanie, czy dalej warto, czy coś takiego, czy nie masz nic takiego i po prostu jesteś dalej na buzowaniu. Nie myślę po prostu o takim czymś. No jak mnie po prostu noga nie będzie boleć, to będę sobie grał, nie? Jak tu będę grał, a jak po prostu noga będzie boleć, to powiem dziękuję i wszystko. I buty na kołek, tak? Buty na kołek, no. Pamiętasz jakąś taką bardzo zabawną sytuację na meczu, która się wydarzyła? W B klasach są takie różne niecodzienne sytuacje, B, A klasach są takie śmieszne sytuacje. Może coś takiego zapadło ci w pamięć, pamiętasz o czymś? Nie musisz po nazwiskach mówić, bo wiadomo, że nie o to chodzi, ale samą sytuację? No to nie wiem, tak. Kiedyś może był, że sędziego nie było na meczu może, o i sędziował, nie pamiętam kto. Nie wiem, czy Artur, czy właśnie pan Olek, czy coś takiego, że sędziów nie było, nie? I jedną połowę sędziował nasz trener, drugą sędziował ich trener. No to jest jedynie dla mnie śmieszne. Dobra, przejdziemy dalej. To już nie? Taka z ciekawości, czy potrafiłbyś zaśpiewać hymn Prosny? Nie w tej chwili. Ale poznasz słowa. Może bym musiał nagrać w autobusie po prostu. Okay. Jak jest po prostu wygrany mecz, to jest okej. Okay. Ale tak to ciężko. Dobra. To przechodzimy do pomidorka naszego. Jesteś gotowy? Tak. Możesz to dać tak, nie lub pomidor. Masz jednego pomidora. Dobrze. Ogarniam nogę i wracam do gry. Tak. Jestem zbyt młody i zdolny, aby odwiesić buty na haczyk. Tak. Wnoszę na wagę prawie 100 kg,
Ale spokojnie, to głównie mięśnie. Tak. Mimo, że spokojnie mógłbym trenować sporty walki, to na boisku zawsze gram fair i bez niepotrzebnej agresji. Tak. Tylko raz mi się zdarzyło w Danieszynie z przewrotki prawie urwać chłopu głowę. Nie, nie. Jak to nie? Niech pan przecież mógł... Ja byłem pół metra od tego. Przeżył, utrzymujemy kontakt, wysyłamy sobie nawet kartki na święta. Tak, nie, wiadomo, że nie. 2 września 2018. Wiem, co to za data. Jeszcze raz? 2 września 2018 roku. Wiem, co to za data. 2 września 2018 roku? Tak. 1 września to wiem, ale drugi? Pomidor, nie wiem. Czy mówisz, że nie, czy pomidor? Nie, to nie, nie, nie wiem. Nie, okay. Ja ci już wytłumaczę, to jest mecz, w którym graliśmy z... którym wygraliśmy 1-0 z Pelikanem Nowy Karolew. Aha, przepraszam, tak, wiem. Tylko 1 września Campos miał wesele i pomyślałem, że to było 1 września. Nie widziałem dokładnie którego roku. Tak, tak. I na 1-0 strzeliłem bramkę. Strzeliłeś na 1-0 bramkę, a później zagrałeś, ogólnie nie wiem, czy to było przed, czy po tym, jak kontuzję złapałeś. Ale tak, no ja wiem, ja grałem z kontuzją, nie? Dograłeś może do końca i zagwarantowałeś nam 3 punkty, które dały nam koniec końców utrzymanie w A-klasie. Czujesz to? Dobra, to lecimy dalej. Kolego Cieżniak, jedyne atomowe uderzenie w prośnie to mam ja. Miałem, o, tak powiem. Teraz nie. Zagram w prośnie... Jeszcze, w przepraszam, jeszcze bądź jeszcze atomowe uderzenie mam. Okay. Jakie bądź pewności? Zagram w prośnie w sezonie 2020-2021. Jak zdrowie pozwoli. Zagram to mało powiedziane. Strzelę 3 bramki. Jak wejdę. Tak. Technika i finezja w niższych ligach to mit. Zawsze wygrywa silniejszy. Nie. W pełni formy zjadam Tobiasza i Kamila w Turbo Kozaku. Tak. Może zabraknąć mi sił, ale nigdy nie zabraknie mi ambicji. No na pewno. Żona mówi, żebym dał sobie spokój z piłką. Nie. Kurczę, no miałem takie fajne zakończenie, ale niestety. Myślałem, że powiesz tak. Mogę zmienić na tak, jak chcesz. Jak mogę zmienić na tak, jak chcesz. To powiedz tak, proszę. Proszę? Powiedz tak, proszę cię. To powiem tak, tak. Ale to ja rządzę w tym domu. No na pewno, tak. To był ostatni pomidorek. I ostatnie, kolacja z żoną, czy melanż z kumplami? No, kolacja z żoną, a potem... Nic innego nie mogłeś powiedzieć. Dobrze, to by było wszystko. Powiedz mi tylko, kogo nominujesz do kolejnego odcinka, możesz kogoś pozdrowić i tak dalej. Wszystko jest dla ciebie teraz. Pozdrawiam wszystkich prośniaków ogólnie, przede wszystkim. Trzymajcie się w tych ciężkich czasach bez futbolu. A nie wiem, kogo mógłbym nominować, to nie wiem, czy był Łukasz Adamkiewicz nominowany, czy nie był? Nie było Łukasza nominowanego. To chciałbym nominować Łukasza. Tak. I no chciałbym ciebie, ale ty nie będziesz sam siebie prowadził. Byśmy się odnaleźć następcę. To może Artura Siwego jeszcze. Okej, okay, super. O, to Artura jest młodszych, starszych. Łukasz na pewno się ucieszy, że jest nominowany. Rozmawiałem o tym z nim w pracy. Także dziękuję za wywiad. Ciekawe, kogo postawi na bramkarza, kogo postawi, nie? Zostań. Może Olka Łopina. Albo Bolek był bramkarzem, albo Huberta. Bolek jeszcze, no. Kilku było, nie? Dobra, kolego, trzymaj się serdecznie, udanej, miłej niedzieli, soboty. Pozdrawiam. Miłego weekendu dla wszystkim. Strzałeczka. Hej. Pozdrawiam.